Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Mamy dzisiaj niedzielę, także lecimy z kolejnym przeglądem map do farminga. No i dzisiaj mam dla Was małą mapkę, bardzo, bardzo fajną, gdzieś na Ursusa C330, C360. A mapka nazywa się Vertonovo V3. Na minimapce nie mamy nic napisanego. Ale mapka nazywa się właśnie Vertonovo. No i pojawiliśmy się tutaj na gospodarstwie. Tu jest punkt startowy. No i co Wam mogę tutaj pokazać? Mapka ma duży, duży plus, ponieważ wrota otwierają się na klawisze myszki. Także to już jest naprawdę duży plus, że nie trzeba tam żadnych innych modyfikacji instalować. Otwieramy sobie wszystko. A gospodarstwo, jak i mapka, jest bardzo mała, bym powiedział. Tu jak widzicie mamy hodowlę zwierząt, chyba krów. Zaraz zobaczymy, czy da się je gdzieś tutaj kupić. A co mamy? Parę garaży. No naprawdę gospodarstwo jest bardzo, bardzo malutkie. Stodoła tutaj, garaże, jakaś taka mała wiatka. No tylko na Ursusa C330, C360. Mamy silos bin, jakieś belki słomy troszkę starawe, a wysyp zboża tutaj z silosów, tankowanie jakiegoś burka, który nam tutaj pilnuje. No i tak to w sumie jest, takie malutkie gospodarstwo. Jeden garaż, jedna stodoła, silos i tyle. A także naprawdę gospodarstwo bardzo, bardzo małe. Tu gdzieś pokazuje, że jest punkt do napełniania gnojówki. No dobra. Maszyn na start niestety nie ma. Także troszkę mają minusik, ale jak ktoś szuka bardzo małej mapki, no to jak najbardziej polecam. Jak widzicie, pola też nie są za duże, takie... Ursus C330 to idealnie na tą mapę pasuje. 60 bym powiedział, że to już jest taki troszkę na siłę, chociaż na niektóre pola by pasował. No i taki, no bizon może być troszkę duży też, no bo takie pole, no to gdzieś na dwa razy bizonem 2,5. A takie pola właśnie tutaj widzicie, to jest chyba największe pole, jakie na mapie mamy. No to tutaj poszaleć bizonkiem można jak najbardziej. No ale głównie pola są bardzo malutkie. Tutaj taki mały kwadracik, tutaj taki wąski pasek. No naprawdę mapka jest bardzo, bardzo mała. Jak ktoś takiej szuka, no to jak najbardziej polecam. Link oczywiście w opisie. A co na mapce dalej się znajduje? Mamy tutaj skup zboża. I chyba tylko jeden skup zboża. W sumie taka suszarnia jakby jeszcze. A chyba zbolusiowa coś. Coś tutaj przeciągnięte, tak mi się wydaje. Taka suszarnia, myślę, że była na Bolusiowie właśnie. Tutaj mamy coś do kupywania. Kaufen, ale co? Nie wiem. Ja tam po niemiecku za bardzo nie kojarzę. Ale to dalej. Jakiś płot powyginany. Lecimy dalej z tą mapką. Zwiedzamy. Powiem Wam, że dawno takiej małej mapki nie było. Mała mapka, ale jak najbardziej bardzo, bardzo fajna. Tu jest jakiś staw. Woda jest bardzo fajna. Taka prześwitująca, nie? Nie taka niebieska, jak to na większości map jest w farmingu, tylko taka właśnie prześwitująca. Tu co mamy? Chyba takie statyczne gospodarstwo. Troszkę szkoda. Czekajcie, coś możemy tu otworzyć. O, jest. Tak daleko otwarliśmy, no dobra. Czyli coś tutaj porobić możemy. Bardziej mi się wydawało, że to statyczne gospodarstwo jest. No i fajnie by było, jakby w kolejnej wersji, bo tu już jest wersja V3. Jakby w kolejnej wersji tu się drugie gospodarstwo na mapce pojawiło, bo jak najbardziej by pasowało. Tutaj mamy jakąś taką już drogę porządną, asfaltową, ale w sumie koniec mapy. Tu by ktoś powiedział, że duże pole niestety, no dalej iść nie mogę, jest tak jakby koniec mapy i nie da się tam za bardzo wjechać. Mamy taki las, drzewa chyba jak najbardziej można wyciąć, nie możemy przez nie przejść, także jest takie chyba do wycinania normalne. No i polecimy sobie na drugą stronę mapki, zobaczymy co tam jeszcze jest. Powiem Wam, że mapka bardzo, bardzo malutka i zaraz kończymy odcinek praktycznie, nie? Jedyny minusik, szkoda, że nie ma kupowania pól, bo no mapka jest mała, jak najbardziej wszystkie pola można obrabiać, no ale też nie każdemu się chce, także jakby tu było kupowanie pól, misje, to jeszcze lepiej by to wszystko wyglądało. A jest tutaj drugie gospodarstwo, no to lecimy zwiedzać, tylko od tamtej strony może. Sobie zobaczymy. Tutaj droga się kończy. Mamy jakiś przystanek. A drzewo pocięte.
Tutaj chyba statyczne gospodarstwo, nic tutaj nie porobimy. Nie, raczej nie, budynek też wygląda nie za ciekawie. Tylko właśnie statyczne. Tu byliśmy, co mamy? Mamy sklep. Sklep z maszynami chyba, nie? A sklep w Gorzkowie, a jesteśmy na mapie Wertonowo. No, budynek już widać skąd zaciągnięty, ale nie czepiajmy się szczegółów. Lecimy na to gospodarstwo sobie zobaczyć, co tu jest. Tu już, jak widać, jest troszkę więcej miejsca. Jest troszkę więcej garaży, troszkę więcej wiatr. Potwierajmy sobie wszystko. Zobaczymy. No, tak jak mówię, maszynek na start niestety na mapce nie mamy. To jest troszkę minusik. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak ktoś sobie wymyślił. Jakieś takie krzaczki dookoła domu. Całkiem fajnie to wygląda. Tutaj mamy... A sałata sobie rośnie, ale to nas za bardzo nie interesuje. Mamy nawozy, mamy opryski, także nie trzeba kupywać. A tak się rozglądam, patrzę i chyba nie ma na tym gospodarstwie tankowania ropy, bo nigdzie beczek żadnych nie widzę. Tutaj mamy kurnik, jakieś pudełko. O, bramę, ale bramę już mamy otwartą, nie da się nic z nią zrobić. Otwieramy dalej. A tą stodołę, no tu już jest taki porządny garaż. No, bizonkiem by wjechał, ale z hederem raczej nie. Heder by trzeba odpiąć. Belki słomy w garażu, troszkę słaby pomysł bym powiedział, bo jeśli mamy tak mało garaży, no to jednak zapełnić je jeszcze belkami, to jest dość słaby pomysł. No jednak mała ilość garaży, to wypadałoby, żeby one były puste, żeby można jak coś tam pochować. A silos mamy na kiszonkę. Także można tutaj coś porobić. No i w sumie tyle. Tak by się to prezentowało. Tu jakąś drogę mam, ale tylko do dostawu chyba i z powrotem. No i cała prezentacja mapki, można powiedzieć. Bardzo szybko. Powiem wam po raz kolejny. Mapka jest fajna. Pomysł jest bardzo, bardzo fajny. Jedynie czego mi brakuje? Kupowania pól. Na bank mi brakuje i właśnie tych misji. No i niektóre te gospodarstwa nie są troszkę dopracowane. Tam brakuje tankowania paliwa, tu też by się coś znalazło, żeby dołożyć jakiś garaż, jeszcze nie wiem, z tyłu. Te belki by można, nie wiem, dalej przesunąć, żeby coś tu jeszcze zmieścić, bo naprawdę, no powiem wam szczerze, że kurczę, kupić ciągnik jakąś 60, kombajn, dwie przyczepy i gospodarstwo całe zapełnione i nie ma więcej miejsca. Także to jest troszkę minusik. I jeszcze czekajcie, bo mnie zastanawia. Ja bym chciał kupić zwierzęta. Skoro tutaj mamy pastwisko, no to raczej mamy tutaj krowy. Tylko czy można je gdzieś tutaj kupić? Czy w ogóle jest możliwość hodowania tych krów na gospodarstwie? Bo no żadnego tutaj punktu, tak chodzę dookoła gospodarstwa, bo szukam tego punktu, żeby się pojawiło kupowanie zwierząt, niestety nie ma. A tu jest sklep, może ze sklepem coś gdzieś. Skupu jajek tu brakuje w takim miejscu. A żeby było też, fajnie by było. Fajnie by to wszystko wyglądało. No, mapka jak najbardziej jest ok. Po raz kolejny to powiem, tylko brakuje już takich szczegółów, bym powiedział, żeby już naprawdę była bardzo, bardzo fajna. Dwa gospodarstwa są, skup. Tutaj mamy jakiś las, mamy kilka pól jest. To na przykład zagospodarować i zrobić trzecie gospodarstwo, no to już by było, że tak powiem, dużo, trzy gospodarstwa na takiej mapce, ale jak najbardziej, jak ktoś gra na kilka osób na 30, 60, to myślę, że spokojnie na tej mapce fajnie by się grało. A z modem na pory roku, z kupowaniem pól na trzy gospodarstwa na multi, jak najbardziej byłoby ciekawie. A no i chyba to w sumie tyle, co wam tu jeszcze mogę powiedzieć. Jakieś tutaj mamy tą w sumie stodołę otwieraną, ale co by tu można, no nie wiem, chyba przechowywać maszynki tylko jakiegoś, jakieś przyczepy, coś takiego. Powiedzmy przechowywanie u sąsiada i jakoś tak by to musiało wyglądać. Pola są ok, drogi są do pól, drzewa, no tego drzewa to akurat nie zetniemy i też możemy przez nie przejść. Troszkę minusik, no bo jednak fajnie jakby takich drzew już na mapach było coraz mniej, przez które możemy przenikać, no bo jednak jest już to farming 17, w 15 było to bardzo, bardzo popularne, ale teraz no już średnio. No i co wam jeszcze tu mogę powiedzieć? To mi się podoba, przejazd przez pole na pole. To fajnie wygląda, taki
wygnieciony teren. Ciekawe, czy da się to zaorać, żeby później zboże urosło na całym tu przejeździe, żeby tego nie było widać. Czy to już tak na zawsze będzie, że tu jest jakaś taka tekstura, której nie możemy ruszyć. To jest też ciekawe. No i co by można zrobić? Nie wiem, przesunąć na przykład kawałek pól gdzieś dotąd, żeby troszkę był większy, no bo jednak wjedziemy bizonem, wrócimy i pola już nie ma. Tu tak samo w sumie. Wrócimy, zaraz musimy zawracać. Jak najbardziej powiem wam, pomysł jest na tą mapkę bardzo, bardzo fajny. Fajnie ktoś sobie to wymyślił, ale jeszcze takie drobne, drobne szczegóły, które na pewno tą mapkę jeszcze bardziej by urozmaiciły. No i sam czekam na następne wersje, bo myślę, że się pojawią. V3 wersja, no to pewnie były poprzednie, no i mam nadzieję, że będą też następne. Oczywiście link do mapki macie w opisie, jakbyście chcieli pobrać. No i w sumie dzisiaj taka szybka prezentacja, bo bardzo mała mapka. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!